Zaufało wam już mnóstwo gwiazd, ubieracie osoby z pierwszych stron gazet i tutaj tak sobie pomyślałam teraz, że bardzo dużo się dzieje w naszej polityce. Czy wy na przykład podjęlibyście się tego, aby zostać stylistami bądź stylizować naszą pierwszą damę i jej córkę, a jeżeli tak, to w jakich strojach byście je widzieli? To jest, na pewno bym się podjął. Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj ludzie absolutnie często jakby tutaj szydzą, zważając na opcję polityczną. Myślę, że tutaj opcja polityczna w ogóle nie ma znaczenia. Pierwsza dama jest pierwszą damą. Trzeba wymagać szacunku. I dla każdego projektanta, myślę, że nie jeden projektant chciałby i jest marzeniem ubrać pierwszą damę. Więc tak. My też oczywiście byśmy ubrali naszą prezydentową. Na pewno byłaby piękna. Co byście jej zaproponowali? Całkowitą metamorfozę. Znając Gabriela, Gabriel prawdopodobnie pierwszą damę chciałby ubrać w skóry. Oczywiście. No nie do końca, ale skóra też jest potrzebna. Jest potrzebne futro, piękny szal, piękne suknie, kostiumy, garsonki, żakiety, marynarki, płaszcze. Wszystko jest potrzebne. Ja myślę, że troszeczkę bardziej wprowadziłbym koloru. Bo myślę, że tutaj kolorystyka jest bardzo taka zachowawcza. Oczywiście ona powinna być zachowawcza, ale pobawiłbym się bardziej kolorem. Wzorowałbym się troszeczkę na pierwszej damie Ameryki. A ja bym się wzorował na królowej Anglii. Królowa Anglii nosi bardzo kolorowe stylizacje, więc dlaczego pierwsza dama Polski nie mogłaby mieć też takich kolorów? No oczywiście, że mogłaby. Ja bym ją ubrał w takie kolory. Dobrze, a jeżeli chodzi o jej córkę? Kingę Dudę, to co zaproponowalibyście nieco młodszej wersji? No Kinga jest bardzo młodą osobą, więc myślę, że tu jeszcze myślę, że ten jakby smak, gust, on ciągle jest nabiera szlifu. No ale myślę, że też więc nie ściągnąłbym jej te żakiety i po prostu bardziej odmłodził. Bardziej troszeczkę odmłodził.